Witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Drodzy Państwo, chcielibyśmy zaprosić na ucztę muzyczną, na koncert. To już za chwileczkę przed nami. Odbędzie się w ramach 6. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. A podczas koncertu wystąpi Kamil Pękala, baryton, wraz z kwartetem Opera w składzie Przemysław Treszczotka, Michał Rożek, Krzysztof Szwarc i Krzysztof Pawłowski. Dodajemy, iż podczas występu usłyszymy fragmenty encykliki Fratelli Tutti papieża Franciszka. Warto i istotnym jest, by nadmienić, iż koncert dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2022. Zapraszamy. Thank you.
przywitaliśmy Państwa nocturnem Chopina w takiej niecodziennej aranżacji na kwartet smyczkowy. Teraz zapraszamy do nas naszego gościa, już słyszałem z Państwa kilkakrotnie, przynajmniej dwukrotnie, jak w kwartecie smyczkowym, a dzisiaj wystąpi z nami mój przyjaciel i fantastyczny śpiewak operowy, związany z wieloma scenami, między innymi ze sceną Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Kamil Pękała, którego zapraszamy do nas. Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do wysłuchania kilku utworów. Trudno jest wybrać spośród milionów utworów te najpiękniejsze, ale postaraliśmy się pokazać troszkę tych kolorów, które będziemy razem łączyć ze słowami encykliki. Także na początek zagramy dla Państwa utwór Ständchen Schuberta. Serdecznie zapraszamy. Zachęcam do nadziei, która mówi nam o rzeczywistości zakorzenionej w głębi istoty ludzkiej, niezależnie od konkretnych okoliczności i uwarunkowań historycznych, w jakich żyje. Mówi nam o pragnieniu, o dążeniu, o pożądaniu pełni, spełnionego życia, o chęci dotknięcia czegoś wielkiego, czegoś, co wypełnia serce i wznosi ducha ku wielkim rzeczom, jak prawda, dobro i piękno, sprawiedliwość i miłość. Nadzieja jest odważna. Potrafi spoglądać dalej, poza osobistą wygodę, poza małe pewności i zadowolenia, które zawężają widnokrąg, aby otwierać się na wielkie ideały, czyniące życie piękniejszym i godniejszym. Podążajmy
w nadziei. Wyjątkowa wartość miłości. Ludzie mogą rozwijać pewne postawy, które ukazują jako wartości moralne. Męstwo, wstrzemięźliwość, pracowitość i inne cnoty. Aby jednak właściwie ukierunkować akty różnych cnót moralnych, należy także zastanowić się, w jakim stopniu realizują one dynamikę otwartości i jedności wobec innych osób. Tym dynamizmem jest miłość, którą zaszczepia Bóg. Próbując sprecyzować, na czym polega doświadczenie miłowania, które Bóg czyni możliwym za sprawą swej łaski, święty Tomasz z Akwinu wyjaśnił to jako poruszenie, które skupia uwagę na drugim człowieku i uważa go za jedno z samym sobą. Zainteresowanie uczuciowe skierowane ku drugiemu człowiekowi sprawia, że bezinteresownie dąży do jego dobra. Wszystko to zaczyna się od szacunku, od uznania, które ostatecznie kryje się za słowem miłość. Umiłowany jest dla mnie drogi, to znaczy uważam, że ma wielką wartość. Teraz zaśpiewamy jedną z najpiękniejszych arii ze Strasznego Dworu Stanisława Manuszki, arię Miecznika. Aria Miecznika opowiada o właśnie najważniejszych wartościach, o miłości do człowieka, o miłości do Boga i o szanowaniu swoich własnych wartości. To zbiegierek serce której w swych afektów lącze nić i uwieńczyć swe kontury musi dzielnym człowiekiem być. Będą duże i postawę, niechaj wszyscy dojrzeli śmiałe oko, serce prawe musi mieć i skakać w jeden łódź. Musi zlatać w jeden rąk. Musi stąd posiadać wiele, kochać Boga, kochać własny lud, tego czesać karabele, śmieć z kwintówki niby z nut. Mieć miłości kraj ojczysty, być odważnym jak lew. Na swej ziemi, macierzystej, a skinienie przelać krew, a skinienie przelać krew. Stary swój, niech kontusza i żupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie w sercu taki, kto za paczek odda pas, w domu tym na koperczaki, na panem nie traci drogi czas. Nadaremnie traci czas. To zbyciewek serce której swych afektów plącze nić musi dzielnym człowiekiem być. Mieć miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Ziemi macierzyste, na skinienie przelać krew, musi
i kochać kraj ojczysty. Być odważnym jako lew dla swej ziemi macierzystej. Maskinienie oddać coraz większa otwartość miłości. Miłość sprawia, że ostatecznie dążymy do powszechnej komunii. Nikt nie dojrzewa ani nie osiąga swej pełni, izolując się. Ze względu na swoją dynamikę, miłość wymaga coraz większej otwartości, większej zdolności do akceptowania innych w niekończącym się procesie, który jednoczy wszystkie peryferie na drodze do pełnego poczucia wzajemnej przynależności. Jezus nam powiedział: wy wszyscy jesteście braćmi. Wartość solidarności. Chciałbym zwrócić uwagę na solidarność, która jako cnota moralna i postawa społeczna, będąca owocem osobistego nawrócenia, wymaga zaangażowania ze strony wielu podmiotów, na których spoczywa odpowiedzialność o charakterze edukacyjnym i formacyjnym. Moja pierwsza myśl biegnie ku rodzinom, których powołaniem jest podstawowa i niezbywalna misja edukacyjna. Stanowią one pierwsze miejsce, w którym żyje się wartościami miłości i braterstwa, współistnienia i dzielenia się troski i opieki nad innymi i je przekazuje. Są one również uprzywilejowanym środowiskiem przekazywania wiary, począwszy od tych pierwszych prostych gestów pobożności, jakich matki uczą swoje dzieci. Wartości takie jak wolność, wzajemny szacunek i solidarność mogą być przekazywane począwszy od najmłodszych lat. Także na osobach pracujących w dziedzinie kultury i środków społecznego przekazu spoczywa odpowiedzialność w zakresie wychowywania i formacji, zwłaszcza we współczesnym społeczeństwie, w którym dostęp do narzędzi informacji i komunikacji jest coraz bardziej powszechny. W takich chwilach, kiedy wszystko zdaje się zanikać i tracić swoją spójność, dobrze jest odwołać się do solidności, która wynika ze świadomości, że jesteśmy odpowiedzialni za słabość innych, dążąc do wspólnego przeznaczenia. Solidarność wyraża się w sposób konkretny poprzez służbę, która może przybierać wiele różnych form przejmowania odpowiedzialności za innych. Służba oznacza przeważnie troskę o to, co słabe. Służenie oznacza troszczenie się o osoby słabe w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie. W pełnieniu tej posługi każdy potrafi pozostawić na boku swoje dążenia, oczekiwania, swoje pragnienia bycia wszechmocnym w obliczu konkretnego spojrzenia najsłabszych. Służba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka jego ciała, czuje jego bliskość, a nawet w pewnych przypadkach znosi ją i zabiega o rozwój brata. Dlatego służba nigdy nie jest ideologiczna, ponieważ nie służy się ideom, ale służy się osobom. Teraz damy Kamilowi złapać oddech i wykonamy dla Państwa instrumentalnie kantatę, bo w sumie kantaty się też śpiewa, no ale wyjątkowo dzisiaj będzie kantata bez głosu, kantata Jana Sebastiana Bacha, Jesus Joy of Our Design. Thank you.
dialog i przyjaźń społeczną. Zbliżać się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden drugiego, patrzeć na siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zrozumieć siebie nawzajem, szukać punktów styczności, wszystko to streszcza się w wyrażeniu prowadzić dialog. Potrzebujemy rozmowy, aby się spotkać i pomóc sobie nawzajem. Nie trzeba mówić, do czego służy dialog. Wystarczy, że pomyślę, jak wyglądałby świat bez cierpliwego dialogu licznych, wielkodusznych osób, które zjednoczyły rodziny i wspólnoty. Wytrwały i odważny dialog nie jest newsem, w przeciwieństwie do nieporozumień i konfliktów, ale dyskretnie pomaga światu żyć lepiej, znacznie bardziej niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Skuteczna miłość. Zaczynając od miłości społecznej, można podążać w kierunku cywilizacji miłości, do której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość z jej uniwersalnym dynamizmem może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich. Miłość społeczna jest siłą zdolną wzbudzić nowe drogi podejmowania problemów współczesnego świata i głębokiego odnowienia od środka struktur organizacji społecznych, systemów prawnych. Teraz zagramy dla Państwa jeden z moich ulubionych utworów, również Stanisława Moniuszki. Aczkolwiek kiedy po raz pierwszy go posłuchałem, to przyznam się szczerze, że on wcale chyba nie brzmi jak Moniuszko. Moniuszko się kojarzy właśnie z takim miecznikiem bardzo twardym, a tutaj pojawia się tęsknota za osobą, tęsknota za miejscem, jakieś piękne uczucie miłości. Posłuchajcie Państwo. Yeah.
Dialog społeczny ku nowej kulturze. Niektórzy próbują uciec od rzeczywistości, chroniąc się w prywatne światy, a inni stawiają jej czoło z destrukcyjną przemocą. Ale między egoistyczną obojętnością a protestem odwołującym się do przemocy istnieje opcja, która jest zawsze możliwa – dialog. Dialog między pokoleniami, dialog z ludem, bo wszyscy jesteśmy ludem, umiejętność dawania i przyjmowania, pozostając otwartym na prawdę. Często myli się dialog z czymś zupełnie innym, gorączkową wymianą opinii na portalach społecznościowych, często ukształtowaną przez nie zawsze wiarygodne informacje medialne. Są to tylko monologi, które postępują równolegle, niekiedy narzucając się uwadze innych za sprawą swego podniesionego lub agresywnego tonu. Jednak w monologii nie angażują nikogo, a w rezultacie ich treść jest często oportunistyczna i sprzeczna. Tożsamość chrześcijańska. Kościół powołany do urzeczywistniania się w każdej sytuacji i obecny na przestrzeni wieków w każdym miejscu ziemi, a to znaczy katolicki, wychodząc z własnego doświadczenia łaski i grzechu, może obejmować piękno zaproszenia do powszechnej miłości. Obchodzi nas bowiem wszystko, co ludzkie. Gdziekolwiek zbierają się kongresy międzynarodowe dla ustanowienia praw i obowiązków człowieka, chętnie, jeśli to możliwe, bierzemy udział w obradach, poczytując to sobie za zaszczyt. Dla wielu chrześcijan ta droga braterstwa ma także matkę, której imię brzmi Maryja. Zakończenie. Katolicka nauka społeczna jest skarbem tradycji Kościoła. Solidarność, współpraca, odpowiedzialność – te trzy słowa, które w tych dniach stawiacie w centrum waszej refleksji, przywołują na myśl tajemnicę Trójjedynego Boga. Bóg jest komunią osób i kieruje nas do samorealizacji poprzez wielkoduszne otwarcie się na innych, solidarność, przez współpracę, współdziałanie i poprzez zaangażowanie na ich rzecz, odpowiedzialność. Żeby postawić kropkę, długo się zastanawialiśmy nad tym utworem, ale wybraliśmy również Schuberta, ale będzie po polsku i będzie to Ave Maria Schuberta. Na pewno Państwo znacie. Po polsku mam nadzieję, że zrozumiecie. Bo to różnie bywa z tą dykcją. Ave Maria.
dziękujemy Państwu. Wystąpili przed Państwem Kamil Pękala, baryton, wraz z kwartetem opera w składzie Przemysław Treszczowka, Michał Rożek, Krzysztof Szwarc oraz Krzysztof Pawłowski. Dziękujemy serdecznie. No i cóż, tej muzycznej uczty czas dobiegł końca. Nadmienimy jeszcze, że koncert został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje edycja 2022. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za dzisiejsze wystąpienie, za koncert, za Państwa udział. Do zobaczenia. Do widzenia.